Tak na legalu. Nikt mnie nie widzi, jestem ninja. O, super. Dostaliśmy jakiś kod? Jest! Co za matoły, nie zauważyły mnie. No trudno, ich sprawa. Jaki tam kod? 0614? Tak. Byłem blisko. 0614, ja nawet nie wiem jakim... poprzednio wpisałem kod. Otwórz. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie spaceruje. Jest tu na ktoś jakiś spacernik? Nie? O, tam jest chyba Dorty. Tu jest pan Dorty, proszę bardzo. Jest tu ktoś jeszcze? Czy tylko on? Junior Wilkes is in position for extraction. What is that? He's with Special Agent Baxter, interrogations expert. They've got a disappearance truck parked in the back. O kurde. O kurde. O kurde. Przyjdzie tu. Skubaniec. Nie, nie widzi nas. Nie widzi nas, proszę. Idź sobie. Nie widzisz nas. Nic nie widziałeś. Wow, 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 wow. Sobie otworzę drzwi. Będę obserwował tego pana. A jednak go nie widzę. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra. Już wiem, gdzie on jest. Przydałoby się, żeby tak często nie chodził w tej nazad. Gdzieś sobie poszedł, tak? O, żeż ty. Będziesz teraz tak chodził? Nie widzę, gdzie jest cień, a gdzie nie. O, właśnie. Chodziło. O to mi chodziło. Gdzie jest Grim? Gdzie jest Grim? On gdzieś tam polazł. Co za baran. Weźmiemy sobie apteczkę. Sam. Jak dobrze, nie? On cały czas schodzi, skubaniec. Stanąłbyś wreszcie. No. Chodzisz i chodzisz, stary. Nogi ci wysiądą. A mnie oczy już wysiadają, naprawdę. O, to jest ten właśnie charakterystyczny znak Sprintercela. Trzy świecące zielone oczka. No i jeszcze raz. Nie spodziewałeś się tego, co? Ja też nie. Myślałem, że zaczniesz do nas strzelać. Dobra, czyli mamy zabrać Dartiego, czyli... czy jak on się tam nazywa? No to już. Bierzemy go na plery. Bier go. Chyba nawet szybciej będzie, jak na plecy go weźmiesz, niż jakbyś miał go prowadzić. Przystawiając mu broń do skroni. Tamten pan się zachwiał, w ogóle dostał... O! Następny, który ma drgawki pośmiertne. A w ogóle oglądałem ostatnio Jackassa 3D. I... dobry motyw. Z jednej strony podbiegasz do tyłu od kogoś, do kogoś. Z jednej strony lejesz mu, z jednej strony twarzy wylewasz mu szklankę wody zimnej na twarz. On się w drugą stronę kręci głową w drugą stronę. A z drugiej strony taka kurde wielka rękawica bokserska. W zwolnionym tempie to super wygląda. Jak ta twarz cała tak się rusza. O, co on taki ciężki. Biegnij! Scrollem, kurde. Scrollem up, scrollem up. Up, 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 up. Scroll. Nie da rady biec. I've got another complication for you.
Some CIA security dick is chatting up Junior Wilkes and Baxter. How were they spotted? They weren't hiding. NSA presence on Langley is completely legit. Hmm. The only problem is me and Doherty. Right. A SIGINT ninja with an unconscious bureaucrat on his shoulder is less than copacetic, so don't let him see you. Nie, don't see. Normalnie nie zobaczysz nas. W ogóle. Jestem invisible. A tymczasem się zapiszę, żeby nie było. Szósteczka. Tak. No, teraz nas nikt nie zobaczy. Co to było? Pocisk ogłuszający. O, paralizator sobie weźmiemy. Paralizator dobra sprawa. Paralizator dobra rzecz. Nikt nas nie zobaczy, a wszystkich zniszczymy. O Jezu, ale jesteśmy widoczni. Nie wiem, jak tutaj są ci goście patrolujący. O, tam jest jeden. Cichutko, cichutko. Cichutko. Nic nie. Nic nie wzywa. I found a man unconscious. Stary. Nie chciałem. Naprawdę. Przepraszam. Baczysz mi? Puść go. Dobra. Wrócę się przy okazji po... Cały czas mi się zdaje jakiś ten dźwięk, jakby tutaj była kamera obracająca się. Weźmiemy tego koleżkę. Tam jeszcze jest jeden. Złomas. No kurde! No, szybciej go tak spławić. Otwórz drzwi. I podnieś ciało. No się drzwi zamykają. Nie umiesz tak szybko... O! Nie zamknęły nam się. Okejka. Schodzimy z tym ziomkiem na dół, schowamy go przy reszcie trupu. Albo w sumie w innym miejscu, bo później będzie mi się mylić, którego mam wziąć. Gra nie będzie kumała, o którego nam chodzi. Tutaj go zostawiam, w tej alejce. Sorry, że tak bezczelnie, ale tak szybciej. O, i tutaj jest paralizator, proszę bardzo. Tu jest ten jeden pan gdzieś. On chodzi po schodach? Czy nie? No, tutaj jesteś, dobra. Aha. Na niższym poziomie. Czy wchodzisz do góry? O, wchodzisz do góry. Ojejku. Też tak myślę. Też tak myślę, stary. A którzy to zagadują? Który to niby zagaduje moich kumpli? Aha, ten jeden. Dobra, tu się nie patyczkując, pójdę po mojego kumpla. Zarzucę go na ramię. Tak, właśnie. Podoba mi się ten realizm podnoszenia tych ciał. Bo naprawdę to jest... no... W porównaniu na przykład z Hitmanem... No to powiedzcie. Jest to... bardzo... nowoczesne. O kurde. Jest jakiś ziomek jeszcze. Musimy go zrzucić. Sorry, koleś. No właśnie, tu jeszcze się kręci. Aha, tu mamy wnękę. To dobrze. Tam też mamy wnękę. On idzie do góry czy na dół? Na dół, tak. Sobie podbiegniemy tutaj. No, teraz możesz wchodzić do góry. No, gdzie jesteś? Fajny ten pistolet, naprawdę, podoba mi się. Szkoda, że nie mamy go na każdej akcji.
to bym przechodził i nikogo nie zabijał, naprawdę. Jakbym miał tylko dostępne paralizatory, no to kurde. To czysta przyjemność przechodzenie takich misji. No ale oczywiście nie może być nic. Nic nie może być za prosto. Nic nie może być takie proste. Uła. Wiem, że to boli. A propos Jackassa 3D. Właśnie tam przechodzili też przez taki tor przeszkód w takim wąskim korytarzyku. Mieli opony rozłożone na ziemi w takim wąskim korytarzu i na nitkach, na jakichś tam sprężynach, na nitkach poprzyczepiane paralizatory i te pastuchy do bydła. I musieli przejść przez to. Powiem wam, że to bolało aż normalnie. Patrzyłem na to i... No, ała. Powiem tyle, ała. Chociaż większość rzeczy tam jest takich, że ała. Boli od samego patrzenia. Jak możliwe, że mnie tak bardzo widać, jak ja siebie sam nie widzę? O, właśnie. O to chodzi. Wezmę, zrzucę tego ziomka, bo mnie denerwuje. Nie, to mniejsze. You mean you actually deal with humans sometimes? Really awesome. Jasne, że so, tak. What do you use? I don't understand the question. You know, what kind of drug? You doing all right? O, a wy nie reagujecie. Tacy koledzy jesteście. No trudno. Brzdęk. Wiesz, Dartiego i spadamy stąd. Za długo już ta misja się ciągnie. Jedziem. Bierz go na barana. Siemka, chłopaki. Thank God, I thought he would never go away. This our friend? That's the man. Pleased to meet you. And that must be Darty. He's all yours. Jasne, że tak. We're not going anywhere until you give me Darty. No co, mam go położyć jakoś? Did Lambert tell you about Sarah? No. She's fine. The blackout spooked her, but she's completely all right. Ah. Don't get too emotional. Dobrze. Let's get out of here. Thanks, Will. Dobrze, że nasza córa jest bezpieczna. Nic jej nie zagraża. Misja wykonana. Lecimy dalej. No. Przesłuchanie Michela Dartiego pozwoliło stwierdzić u niego silne zaburzenia psychiczne, które sprawiły, że gromadził ważne dane na niezabezpieczonym komputerze, co umożliwiło wyciek informacji. Graham's Daughter odkryła, że trafiają one do pobliskiej siedziby firmy Kalianatek. Dobrze przeczytałem? Dobrze. W trakcie śledztwa odkryto jej obecność. Oznacza to konieczność przeprowadzenia natychmiastowej interwencji w budynku firmy Kalianatek. No to idziemy. Appeared on the internet at 3 o'clock this morning. My declaration of war against the United States of America and its allies. Until every last foreign soldier has left Georgia, this war will continue on American soil and around the world, claiming the lives of the aggressors. The scales of power have been newly balanced, and we will no longer accept the tyranny of the United States. Blamed the U.S. media for their part in spreading Combain Nicolaz's message. Ironic counterpoint to the situation at home, U.S. soldiers in Georgia and Azerbaijan have spent their fifth night without combat. Though tensions remain high, military intelligence has been unable to locate any remaining Georgian commando. Have dramatically increased their efforts to find Combain Nicolaz. U.S. intelligence is combing a constantly expanding search radius extending from Georgia. Each new country another possible secret alliance with the... Because what we have here is a situation where further airstrikes just won't do any good. Nicolaz's army, if that's what you want to call it, is a bunch of... As mourning relatives prepare funeral services, America's law enforcement and military forces prepare for the unknown, waiting for Combain Nicolaz's next move.